Panie pośle, na początku pytanie, co to była za akcja na ostatnim posiedzeniu Sejmu, gdy był zaprzysiężany prezes NBP? No chcieliśmy zaprotestować przeciwko temu, że ten, który przyczynił się do tej drożyzny, który spowodował inflację, dzisiaj jest zaprzysięgany na drugą kadencję. To Adam Glapiński odpowiada za wzrost cen w Polsce. Nie Putin, jak próbują państwu to wmówić, bo nam politykom tego nie idzie wmówić. My już w listopadzie bardzo monitorowaliśmy i krzyczeliśmy i te kartki PiS równa się drożyzna już się pojawiły w Sejmie właśnie w listopadzie zeszłego roku, ponieważ wtedy już ceny zaczęły galopować, a ta wojna tylko to przyspieszyła. Panie pośle, no właśnie, bo jest drożyzna, wszystko jest coraz droższe z dnia na dzień, a nawet gdzie indziej z godziny na godzinę. Czy to jest tylko i właśnie i wyłącznie skutek tej inflacji, która jest także w całej Europie? Czy jednak decyzje polskiego rządu także przyczyniły się do tego, że ta inflacja jest na tak wysokim poziomie jak obecnie? Inflacja jest stara jak świat i mechanizmy jej są znane. Ona zawsze się pojawia wtedy, gdy drukowany jest pieniądz. Gdy jest nadmiar pieniądza, ceny galopują w górę. Od 2020 roku rząd na potęgę zadłuża państwo. Te wszystkie pieniądze, które gdzieś się pojawiają, które rząd łaskawie rozdaje, one nie są z podatków, one nie są z produkcji, one nie są z przemysłu, tylko one są z drukarki, którą właśnie załączył prezes Glapiński. W ciągu 2 lat dług Polski zwiększył się 10 razy tyle, co w ciągu wielu lat poprzednich. Po prostu zadłużenie jest gigantyczne i to, co dzisiaj się mówi, że będą nowe wydatki na zbrojenia, na nowe świadczenia socjalne, czy chociażby dopłaty do węgla, to zaciąganie kolejnego kredytu. Rząd dzisiaj namawia Sejm, żeby poluzować tak zwaną regułę oszczędnościową, czyli żeby móc zadłużać się ponad miarę. Mówi pan, że gdzie indziej też jest inflacja. Tak, inne kraje też drukowały pieniądze, ale są kraje, które tych pieniędzy nie drukowały, jak chociażby niedaleka Szwajcaria. Oczywiście kraj bogaty, ale Niemcy też bogate. W Niemczech inflacja, w Stanach inflacja, bo te kraje też niestety pozwoliły sobie, jak wybuchł COVID, trochę nadmiernie te pieniądze drukować. Ale mimo wszystko mają tą inflację około 2 razy mniejszą niż w Polsce. Szwajcaria to w ogóle ma chyba około dzisiaj 3%. I to można powiedzieć, że to jest wynik wojny. Tak? Taka inflacja w Szwajcarii. Oni nie drukowali pieniędzy. Wzrost paliwa, wzrost cen gazu, wzrost cen innych paliw kopalnych przełożyły się na to, że Szwajcaria ma 3% inflację. U nas już 15, 16, za chwilę już mówią, że będzie 20. A wszystkie rzeczy, które rząd podejmuje, które tak stara się walczyć z tą inflacją, mówiąc, że zlikwiduje akcyzę na paliwo, że obniża VAT, niestety tą inflację wzmagają. To jest cały paradoks. No właśnie, co wobec tego czeka zwyczajnego Kowalskiego, takiego jak ja? Co czeka mnie jako zwykłego Polaka w związku z tą polityką? Jeżeli nie powstrzymamy tej ekipy, nie powstrzymamy tego rządu, żeby zmniejszyć ich zakusy na kolejny dodruk pieniędzy. Inflacja bierze się z druku pieniędzy. Nie jest niczego innego, tak? Wzrost cen paliw wpływa na tę inflację, ale najgorsza jest ta maszynka, którą właśnie prezes Glapiński uruchamia. Jeżeli tego nie zrobimy, no czeka nas najnormalniej w świecie bieda. Starsi ludzie pamiętają hiperinflację z lat 80. To naprawdę jest przed nami. To nie jest tak, że to się już skończyło. Jeszcze raz powtarzam, inflacja jest stara jak świat. Co jakiś czas w jakimś kraju wybucha. Dzisiaj mamy chociażby bardzo wielką inflację w Turcji. Niedaleko kraj w NATO, aspirujący do Unii Europejskiej o stabilnej gospodarce, boryka się z bardzo poważną inflacją, więc to nie jest tak, że to nam nie grozi, że ten dobrobyt, spokój jest nam dany na lata. Tak i wojna. Było wiele lat bez wojny, wydawało się, że to już koniec, ale niestety Putin pokazał, że jednak te rakiety mogą być odpalane i mogą zabijać ludzi.